Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku zaczniemy od podsumowania dotychczasowych prac tak zwanej Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich i Białoruskich. Ta poważnie brzmiąca komisja, która ma bardzo ambitne zadania, odbyła już 24 posiedzenia i w dniu 13 sierpnia opublikowała Podsumowanie swoich dotychczasowych prac, które liczy uwaga półtorej strony. Przyjrzyjmy się zatem, na co idą publiczne pieniądze. Drugi temat dzisiejszego odcinka to słynny już wywiad Ilona Maska, amerykańskiego miliardera, właściciela serwisu X, który przeprowadził z Donaldem Trumpem, właśnie też w serwisie. X. Przyjrzymy się poglądom geopolitycznym Trumpa, które padły w tym, w tym nagraniu? Przyjrzymy się temu, jaki ma stosunek do bezpieczeństwa choćby regionu Europy Wschodniej. I wreszcie temat trzeci to artykuł, który ukazał się w tygodniku powszechnym autorstwa redaktora Jakuba Dymka, znanego dziennikarza lewicowego, publicysty, artykuł zatytułowany Bartosiak i inni, skąd się wzięła moda, polska moda na? Geopolitykę. To będzie moja mała polemika z redaktorem Dymkiem i mój głos w dyskusji, która powraca skąd ta moda na geopolitykę. Tymczasem zachęcam Państwa do oglądania, do lajkowania, subskrybowania kanału, udostępniania. Wiemy doskonale, że takie kanały jak ten, podcast geopolityczny, są cenzurowane, są blokowane. Nakładane są różnego rodzaju ograniczenia w postaci tzw. Tak zwanych shadowbanów. No generalnie każda wizja, która nie zgadza się z tą narzucaną odgórnie, która każe miłować Stany Zjednoczone, które każe przyjmować bezkrytycznie postmodernistyczną wizję świata, neomarcin kulturowy, jest sekowana z życia publicznego, są nakładane różne ograniczenia, stąd prośba o wspieranie tego kanału i zapraszam do oglądania i słuchania. W dniu 13 sierpnia 2024 roku na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości zostało opublikowane podsumowanie dotychczasowych prac komisji o szumnie brzmiącej nazwie: Jest to Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich na bezpieczeństwo wewnętrzne i interesy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2004-2024. No, i już na samym wstępie można zadać pytanie, dlaczego tylko i wyłącznie wpływów rosyjskich i białoruskich? Czy przez te wszystkie lata, od 2004 do 2024, w Polsce nie występowały żadne negatywne wpływy innych służb specjalnych służb specjalnych innych państw Izraela, Ukrainy, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Chin? No, myślę, że więcej moglibyśmy wymienić państw, których służby specjalne działają na terytorium państwa polskiego, które prowadzą działania operacyjne, prowadzą działania lobbyingowe. Mamy do czynienia z różnego rodzaju nie tylko działalnością służb specjalnych, ale także instytucji wspieranych przez państwa, także państwa ościenne, jak Niemcy na przykład, które prowadzą aktywną działalność lobbyingową, na przykład w obszarze polityki historycznej, próbując zrzucić przynajmniej część odpowiedzialności za Hekatomb II wojny światowej na, na Polskę. Przecież to jest gołym okiem widoczne. Dlaczego zatem tylko i wyłącznie wpływy rosyjskie i białoruskie? Jeden z widzów mojego kanału dość złośliwie, dość przewrotnie powiedział, że gdyby powołać prawdziwą komisję do spraw badania wpływów państw obcych, po prostu państw obcych na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, to wówczas spora część instytucji państwa polskiego po prostu zostałaby sparaliżowana, przestałaby. Działać. No, ale to taka drobna złośliwość jednego z widzów mojego kanału. W każdym razie, obecna komisja, której Obecna władza prosi, aby w żaden sposób nie identyfikować z poprzednią komisją do spraw badania wpływów rosyjskich, która już istniała, była powołana przez prawo i sprawiedliwość, której szefem był Sławomir Cenckiewicz. Ta obecna komisja działa od 5 czerwca. Jej szefem jest generał Jarosław Stróżyk, który miał być, a no, w wizji premiera Donalda Tuska, takim gwarantem. Yy, Solidności, powiedzielibyśmy, przestrzegania wysokich procedur, jeśli chodzi o, o osłonę kontrwywiadowczą, działalności komisji i tak dalej. Z tym to jest różnie, jeśli chodzi o tę solidność generała Stróżyka o tym za chwilę jeszcze. No i. Od tego czasu, od 5 czerwca, odbyło się, uwaga, odbyły się 24 posiedzenia. 24 posiedzenia, których zwieńczeniem jest to podsumowanie, które otrzymaliśmy 13 sierpnia, z jednoczesną zapowiedzią, że już taki pełny raport zostanie przedstawiony bardzo szybko, bo 29 października członkowie komisji zostali. Rekomendowani przez no, bardzo szacowne instytucje: Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ministra koordynatora służb specjalnych, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ministra cyfryzacji, ministra finansów, ministra aktywów państwowych. No jednym słowem, cała śmietanka instytucji państwowych odpowiedzialnych za szeroko pojęte bezpieczeństwo narodowe rekomendowała ekspertów i można byłoby się spodziewać naprawdę. Solidnych dokumentów, dobrze opartych, opartych na bogatym materiale źródłowym, i tak dalej, i tak dalej. No cóż, otrzymaliśmy 13 sierpnia półtorej strony marnego podsumowania. Pytanie w ogóle, po co coś takiego robić? Po co publikować półtorej strony ogólników, które za chwilę Państwo zobaczycie na swoich ekranach? Jarosław Stróżyk, generał Jarosław Stróżyk, szef SKW, służby kontrwywiadu wojskowego, miał, tak jak już powiedziałem, być tutaj gwarantem solidności, osłony kontrwywiadowczej i tak dalej, i tak dalej. Problem polega na tym, że generał Stróżyk ma duże problemy w zapanowaniu nad obszarem aktywności SKW, i to widać już po tych pierwszych miesiącach jego urzędowania. W służbie kontrwywiadu wojskowego. No dość powiedzieć, że w lipcu bieżącego roku opinia publiczna dowiedziała się, bo już nie dało się tego zamieść pod dywan, że negatywnie zweryfikowany funkcjonariusz SB po kursie KGB w Moskwie został członkiem Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów Elektronicznych, które wchodzą w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Człowiek, który powinien być prześwietlony przez SKW, dowodzone, kierowane przez. Generała Jarosława Strużyka. No ale cóż, no przykład idzie z góry, skoro sam premier Donald Tusk próbuje być bardziej święty od papieża, jeśli chodzi o pewne sprawy, czy próbuje być bardziej mm, antyrosyjski od najbardziej, e, powiedziałbym, rusofobicznych przedstawicieli PiSu. E, no to cóż, czego tu oczekiwać? Skoro przy tych wszystkich wywodach, narracjach Donalda Tuska o tym, że będzie wypalał żelazem, agenturę białoruską, rosyjską i tak dalej. Podstawiono mu asystentkę z Ukrainy, która ma ojca, byłego oficera Armii Czerwonej stacjonującej w Polsce. Kobietę, która kończyła szkołę w Rosji, jest bardzo aktywna w rosyjskich mediach społecznościowych, ma rodzinę w Rosji. Kto wie, jakie ma kontakty, kto ją prześwietlił. To jest bardzo dużo pytań. No cóż, z, jak to się mówi, pod latarnią, pod latarnią najciemniej. Przejdźmy jednak do tego podsumowania. Skoro Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało dokument na swojej oficjalnej stronie, moglibyśmy się spodziewać czegoś naprawdę poważnego. Natomiast tak jak mówię, otrzymaliśmy coś, co zaczyna się już w sposób mało precyzyjny. Pierwszy um, Akapit tego podsumowania. Agresja Rosji, to jest cytat: Agresja Rosji wywołała w Polsce dyskusję o działaniach i zaniechaniach kolejnych rządów i tak, dalej, i tak dalej, Jaka agresja Rosji? Zero jakiegokolwiek doprecyzowania. Czy chodzi o agresję Rosji w roku 2008, w 2014, może w 2022? Nie wiem, czy nawet sami członkowie tej komisji wiedzą, co w ogóle piszą w tym podsumowaniu. Idźmy dalej. W Kolejnym punkcie możemy przeczytać, że powołanie Komisji ma stanowić nowy element w architekturze bezpieczeństwa państwa. Nie zostało to w żaden sposób wyjaśnione, podobnie jak nie wyjaśniono, dlaczego akurat tylko i wyłącznie zbadanie wpływów wywieranych przez Rosję i Białoruś jest celem działania tejże komisji. To o czym powiedziałem, dlaczego nie in także inne wpływy, dlaczego nie mówimy o badaniu wpływów? Państw obcych. To jest niezwykle zastanawiające, chociażby w kontekście tych wszystkich rzeczy, które opisywałem w ostatnich odcinkach podcastu geopolitycznego. Niekorzystne dla Polski, niekorzystne dla Polski ustalenia. Podczas wizyty kanclerza Olafa Scholza, zawieszenie budowy drugiej nitki rurociągu pomorskiego, i tak dalej, i tak dalej. Można naprawdę zadawać bardzo wiele pytań na temat działalności, a właściwie zaniechań w działalności służb państwowych w stosunku do działania aparatu państwowego Niemiec, Izraela, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, i tak dalej, i tak dalej. Idźmy dalej. Mamy tutaj, mamy tutaj napisane w tym podsumowaniu: Cytat: Komisja nie zastępuje innych organów i służb państwa, ale będzie wykorzystywać ich zasoby oraz profesjonalizm poszczególnych pracowników i funkcjonariuszy w celu jak najlepszego wypełnienia postawionych przed nią zadań. No, gdzie tu, to jest koniec cytatu, gdzie tu jest, Nowa jakość. Czym jaką, jakim nowym tak naprawdę elementem w architekturze bezpieczeństwa państwa ma być ta komisja, która tak naprawdę nie ma żadnych super uprawnień. Nie ma uprawnień operacyjno-rozpoznawczych, na przykład. Nie ma uprawnień prokuratorskich. Nie widać żadnego uzasadnienia, tak naprawdę funkcjonowania tejże, tejże komisji? Kolejny punkt. Cytat, sprawy, którymi zajmuje się komisja, będą dotyczyć w szczególności zagadnień opisanych w odpowiednim tutaj zarządzeniu prezesa Rady Ministrów, uwaga, jeśli spełniają dwa kryteria. Pierwsze kryterium, widoczne wpływy rosyjskie lub białoruskie oraz dające się określić szkody dla bezpieczeństwa państwa lub interesów RP. A zatem ta komisja ma zajmować się tylko tym, co jest widoczne, gołym okiem. No, każdy, kto ma jakikolwiek, jakąkolwiek wiedzę, nawet historyczną, dotyczącą działalności mm, służb specjalnych, wywiadu, y, działalności głębokiego lobbingu ze strony aparatu państwowego, wie doskonale, że y, prawdziwe wpływy. Są najczęściej niewidoczne. O, oczywiście, pewien wierzchołek góry lodowej czasami pewne informacje docierają, ale tak naprawdę to, co jest widoczne, jest najczęściej najmniej istotne. Widać to chociażby po działaniu rezydentur wywiadu nielegalnego. Idźmy dalej. Kolejny punkt. W ze względu na wskazaną w zarządzeniu cezurę badań, dokonano podziału na trzy etapy. No i tutaj mamy Pierwszy etap 2000-2014 to jest przed upowszechnieniem sieci społecznościowych. Cokolwiek miałoby to znaczyć? Wystarczy spojrzeć na aktywność różnego rodzaju liderów opinii w mediach społecznościowych, aby zobaczyć, że przed 2014 rokiem, jak najbardziej była aktywność liderów opinii i w mediach społecznościowych, i na Facebooku, i na YouTubie, i na Twitterze dawnym, i różnego rodzaju fora internetowe, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co określamy mianem odbiorczym Web 2.0, mamy tutaj, krótko mówiąc, do czynienia no, z, błędem merytorycznym, z błędem merytorycznym. Jest w tym punkcie użyte także określenie wojna kognitywna. No, konia z rzędem temu, kto znajdzie w publikacjach. Rządowych, w publikacjach prawnych państwa polskiego, to pojęcie, rozwinięcie pojęcia wojny kognitywnej, czyli krótko mówiąc, komisja powołana decyzją państwa polskiego ma badać. Działania prowadzone przez Federację Rosyjską i Republikę Białoruś w ramach wojny kognitywnej. Nigdzie nie ma definicji tej wojny kognitywnej. Mam wrażenie, że pisali to jacyś starzyści, jacyś praktykanci w Ministerstwie Sprawiedliwości, a nie poważne osoby, niepoważni eksperci. Idąc dalej, szanowni Państwo, komisja ma zajmować się. Umowami, które łączą Polskę, i, e, Polskę z Rosją i z Białorusią. Tutaj jest bardzo ciekawy cytat, widzicie go Państwo na swoich ekranach. E, Ważnym wyzwaniem dla komisji będzie ocena współpracy z rosyjskimi i białoruskimi instytucjami i podmiotami gospodarczymi. Niezależnie od sukcesywnego zamrażania tych relacji od 2022 roku, Polskę nadal łączą z Rosją i Białorusią liczne umowy bilateralne. Czyli krótko mówiąc, władza przyznaje, że cały czas Polska przecież utrzymuje nie tylko relacje dyplomatyczne z Rosją i z Białorusią, utrzymuje także liczne umowy, w tym umowy gospodarcze. Polska cały czas handluje z Białorusią, Polska cały czas handluje z Rosją, mimo tego całego wrażenia tworzonego przez narrację rządową, jakoby Polska w ogóle zamroziła relacje, jakoby całkowicie zerwała relacje, no przecież doskonale wiemy, że tak nie jest, inne państwa Unii Europejskiej, inne państwa na to prowadzą także działania współpracę gospodarczą, współpracę polityczną, współpracę dyplomatyczną z Rosją i z Białorusią. To jest pewnego rodzaju teatr, który jest odgrywany przed społeczeństwem. I tutaj mamy do czynienia, że to jest poważne wyzwanie. No jasne, że to jest poważne wyzwanie, bo trzeba będzie wypadałoby pokazać społeczeństwu współpracę służby kontrwywiadu wojskowego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Mam nadzieję, że będzie to dokładnie udokumentowane, pokazane, jak to, jak to wyglądało. No oczywiście też mamy do czynienia z ewidentnymi wprost politycznymi zadaniami dla komisji. Ostatnie punkty tego nieszczęsnego podsumowania to wprost mówienie o tym cytat. Komisja na podstawie analizy polityki zagranicznej lat 2016-2023 zwraca uwagę, że system władzy polegał na wadliwym doborze kadr. I tak dalej. Koniec cytatu. Czyli już od razu sprofilowanie tej komisji jako narzędzia politycznego, które ma być takim, komisja ma być takim swoistym, powiedziałbym instrumentem pałkarskim, taką pałką na przeciwników politycznych, które ma wykazać, że w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości i suwerennej Polski wadliwie dobierano kadry. Wprost zakreślono tutaj lata 2016-2023, i w ostatnim punkcie, zresztą również podobnie, też cytat: Komisja uznaje za wskazane zbadanie wpływu, jaki na obronność państwa wywarły decyzje o wstrzymaniu, zerwaniu w latach Uwaga, 2016 18 kontraktów zbrojeniowych, w tym na dostawę śmigłowców i tak dalej. No, Czyli krótko mówiąc, komisja ma być wprost zadaniowana politycznie, ma obrzucać przeciwników politycznych łatkami ruskich onus, ruskich agentów, ludzi, którzy wysługiwali się Putinowi i Łukaszence. Szczerze powiedziawszy, po tak nieudolnym podsumowaniu, po tak. Pytanie, komu potrzebnym, tak naprawdę, półtora stronicowym dokumencie? Nie spodziewam się niczego nadzwyczajnego, może poza właśnie kolejną odsłoną wojny polsko-polskiej, która jest korzystna dla kogo? W miniony poniedziałek, 12 sierpnia bieżącego roku, Elon Musk, właściciel platformy, platformy X, platformy mediów społecznościowych, przeprowadził wywiad z Donaldem Trumpem. No i cóż, dla osób, które uważnie obserwują amerykańską scenę polityczną, które interesują się polityką zagraniczną, nie był to w żaden sposób jakiś przełomowy wywiad. Niemniej jednak, myślę, że powinien to być kubeł zimnej wody dla Wielu takich, powiedziałbym, hura entuzjastów, hura optymistów, jeśli chodzi o ewentualne objęcie sterów państwa amerykańskiego przez Donalda Trumpa, ponowne, ponowne że tak powiem, zagoszczenie w Białym Domu przez tego polityka. W tym, w tym, tak naprawdę, wywiadzie Trump kilkukrotnie powtórzył swoje twierdzenie twierdzenie, które wygłasza od lat. Że do rosyjski, rosyjskich działań zbrojnych na Ukrainie, tej nowej odsłony w 2022 roku, nigdy by nie doszło, gdyby on był prezydentem. I tutaj po raz kolejny, tak naprawdę, Donald Trump zasugerował, że Władimir Putin został sprowokowany do tych działań zbrojnych zapoczątkowanych 24 lutego 2022 roku. Trump w tym wywiadzie zasugerował, że słowa Bidena o pozostawieniu otwartych drzwi do wstąpienia Ukrainy do NATO mogły być po prostu takim wyzwalaczem, takim katalizatorem. Tutaj możemy, tutaj Trump powiedział wprost, że te słowa były złe, że były to głupie groźby, padło takie, takie określenie. No, Okrasił to różnego rodzaju epitetami pod adresem Joe Bidena, z, której, z, z których to epitetów człowiek z niskim IQ jest jednym z, z najłagodniejszych, tak naprawdę. Natomiast y, też wskazał, że te działania, nieodpowiedzialne działania administracji amerykańskiej, jego zdaniem, y, doprowadziły do współpracy Rosji. Z Chinami. I to jest niewątpliwie konik Donalda Trumpa, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, czyli kwestia Chin, kwestia zagrożenia chińskiego, o którym wielokrotnie Donald Trump mówił. I tutaj nawiązuje do tego. Pokazuje, że demokraci usteru, że Joe Biden usteru, doprowadzili do zbliżenia, jeszcze większego zbliżenia scementowania takiego taktycznego sojuszu rosyjsko-chińskiego. I wskazuje, że gdyby on był prezydentem, do tego by po prostu nie doszło. Co bardzo ciekawe, Donald Trump powtarza te tezy, które są znane w publikacjach naukowych. Amerykańskich teoretyków stosunków międzynarodowych. Wielokrotnie Państwu polecałem książkę profesora Johna Mearsheimera i polecę ją po raz kolejny pod tytułem Wielkie Złudzenie. To jest absolutne antidotum, to jest absolutna odtrudka na narrację głównego nurtu w Polsce, mediów głównego nurtu w Polsce, które są tak zaślepione miłością do Ukrainy, nienawi nienawiścią do Rosji, że całkowicie są pozbawione jakiejkolwiek chłodnej analizy. Warto spojrzeć, co sami Amerykanie, co sami profesorowie stosunków międzynarodowych amerykańscy twierdzą na ten temat. To, o czym mówi Donald Trump, nie jest jakąś... Czymś oderwanym od dyskusji, debaty publicznej w Stanach Zjednoczonych. Warto się temu przyjrzeć. Polecam książkę Wielkie Złudzenie Johna Mearsheimera. Tam macie Państwo przedstawioną inną wizję tego wszystkiego, co nam się próbuje przedstawiać, jeśli chodzi o genezę wojny na Ukrainie. Szeroko zresztą te, te tezy Johna Mearsheimera omówiłem. W jednym z odcinków podcastu geopolitycznego. I idąc dalej, Donald Trump mówi o tym, że właściwie to dogadywałby się z Władimirem Putinem. Powiedział dosłownie: Mam nadzieję, że znowu. Będę się dogadywać z Putinem. Te słowa oczywiście one są wyrwane z kontekstu. Ten kontekst jest, jest taki, jak Państwu powiedziałem wcześniej, kontekst geopolityczny. Te słowa zostały wyrwane z kontekstu, przedstawiane w sposób niechętny Trumpowi przez wiele mediów w Polsce, także tych około rządowych mediów. Niemniej jednak one. Tak naprawdę pokazują, w którą stronę Republikanie pójdą, jeżeli do władzy dojdzie duet Trump-Vance. O J.D. Vance'ie już mówiłem w jednym z odcinków podcastu geopolitycznego, niemniej jednak to, o czym mówi tutaj Donald Trump, jest niezwykle istotne, bo ono pokazuje, że może nie reset, ale normalizacja, pewnego rodzaju normalizacja relacji amerykańsko-rosyjskich jest tylko i wyłącznie kwestią czasu. Be... No, oczywiście, jeżeli nawet demokraci wygrają, jeżeli załóżmy, Kamala Harris zostałaby prezydentem Stanów Zjednoczonych, prędzej czy później i tak dojdzie do normalizacji relacji amerykańsko-rosyjskich. Dlaczego? No dlatego, że głównym zagrożeniem geopolitycznym, geostrategicznym dla Stanów Zjednoczonych nie jest Rosja, tylko Chiny. I powiedział to właśnie w wywiadzie z Elonem Maskiem Donald Trump. Jaśniej się już chyba nie da. W miniony wtorek w Tygodniku Powszechnym ukazał się artykuł pod tytułem Bartoś, jak i inni, skąd się wzięła polska moda na geopolitykę. Autorem tekstu jest redaktor Jakub Dymek. Artykuł ukazał się w numerze 33 tygodnika. Link znajduje się w opisie do. Niniejszego odcinka podcastu Geopolitycznego. Autor stawia, stara się odpowiedzieć na pytanie, skąd się wzięła ta popularność geopolityki, skąd się wziął właściwie renesans geopolityki w Polsce. I na samym wstępie myślę, że szkoda, że lewicowy dziennikarz, bo to jest lewicowy dziennikarz, nie wziął na tapet przykładu Wielkiej Brytanii, nie porównał tych dwóch fenomenów, a mianowicie. Odrodzenia się geopolityki, renesansu geopolityki w Wielkiej Brytanii i w Polsce. To są dwa różne zjawiska. Mimo, że Polska po 1999 roku prezentuje nurt atlantycki, Wielka Brytania no w naturalny sposób jest jednym z filarów systemu atlantyckiego, to jednak ta geneza jest różna. Renesansu, odrodzenia geopolityki w obu państwach. W Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, na renesans geopolityki, a zwłaszcza tego, co się nazywa tam mianem geopolityki krytycznej, miała no, intuicja części z moich widzów pewnie nie, nie myli. Teoria krytyczna, szkoła frankfurska, neomarksizm kulturowy, dekonstrukcja tradycyjnej narracji geopolitycznej czy tradycyjnego dyskursu geopolitycznego. Tutaj taka mała trawestacja tej nowomowy neomarksistowskiej z zachodu. W Polsce to, co jest nazywane geopolityką krytyczną, geopolityką feministyczną, to jest absolutny margines geopolityki. To oczywiście funkcjonuje, są tacy przedstawiciele. Ale, ale to, są to, to jest absolutna nisza. W Polsce dominującym nurtem jest nurt neoklasyczny geopolityki. To jest coś, co na pewno odróżnia polskich geopolityków od geopolityków brytyjskich czy, czy amerykańskich. Moim zdaniem redaktor Dymek nie poruszył, a właściwie oględnie gdzieś tam zaledwie dotknął, i to tak między wierszami, prawdziwego, prawdziwej przyczyny popularności geopolityki w Polsce, mianowicie Prawdziwą przyczyną geopolityki w Polsce jest to, że geopolityka wychodzi poza. Sztampę. Wychodzi poza matrycę narzucaną przez Beton Akademicki, który się absolutnie zatrzymał w swoich analizach w latach dziewięćdziesiątych. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Wystarczy spojrzeć na to, w jaki sposób nauczana jest teoria stosunków międzynarodowych w Polsce. Czy na kierunku politologia, czy na kierunku stosunki międzynarodowe, czy na kierunku bezpieczeństwo narodowe, gdzie są wymieniane teorie związane z bezpieczeństwem międzynarodowym. Spójrzmy na Sztandarowe dzieło profesora Jacka Czaputowicza, profesora stosunków międzynarodowych, byłego szefa polskiej dyplomacji, byłego ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Te, książka Teorie stosunków międzynarodowych, krytyka i systematyzacja wydana książka przez prestiżowe wydawnictwo naukowe PWN, podręcznik do teorii stosunków międzynarodowych. Jak sądzicie państwo? Czy znajdziecie tam państwo teorie tworzone w Chinach, w Rosji? We Włoszech, w Iranie, w Brazylii, w Indiach. No nie. 99% tej książki to są anglosaskie teorie stosunków międzynarodowych, to jest anglosaska wizja świata. Cała masa przedstawicieli tak zwanego betonu akademickiego. Czyli tych ludzi, którzy są na posadach od uzyskania tytułu zawodowego magistra czy tam stopnia naukowego doktora, są cały czas na państwowej posadzie, na państwowych uczelniach, na państwowych uniwersytetach. Horyzonty tych ludzi absolutnie nie wykraczają poza horyzont. Myśli anglosaskiej, bardzo w wielu przypadkach horyzont tych ludzi intelektualnych zakończył się wraz z pojawieniem się eseju, a później książki pod tytułem Koniec historii Francisa Fukuyamy. Dla tych ludzi, jakakolwiek, jakiekolwiek rozważanie alternatywy, alternatyw geopolitycznych, scenariuszy, które mówią o policentryzacji świata, o wielobiegunowości, o kończeniu się hegemonii Stanów Zjednoczonych, to jest świętokradztwo. To jest właściwie coś absolutnie niewystępującego. I to jest istota rzeczy. Tutaj redaktor dymek nie. Jakby nie, nie wyeksponował tego, że geopolityka w Polsce pokazała, że można myśleć o stosunkach międzynarodowych, o sprawach międzynarodowych, wychodząc poza tę sztampę, wychodząc poza matrycę narzucaną przez system. I to jest istota rzeczy. I to jest istota rzeczy. Czytając i słuchając geopolityków, wielokrotnie można usłyszeć temat, wiele informacji, wiele teorii na temat Rosji, Chin, Izraela. Będących absolutnie czymś innym niż to, co idzie z mediów głównego nurtu. I to jest coś, co przyciąga uwagę, bo pokazuje, że mamy do czynienia z myśleniem samodzielnym, że mamy do czynienia z myśleniem prawdziwie krytycznym, a nie w duchu marksizmu i teorii, i teorii krytycznej. Natomiast muszę się też zgodzić z redaktorem Jakubem Dymkiem w dwóch kwestiach. Właściwie, tak naprawdę, ona, te dwie kwestie się sprowadzają do jednej, mianowicie do Najbardziej polskiego słowa. Polskie, po, najbardziej polskie słowo, nie wiem, czy Państwo wiecie, to jest słowo żółć, złożone tylko i wyłącznie z liter ze znakami diakrytycznymi, z polskimi literami. Czyli z zawiści, z zazdrości. I tu się zgadzam. Tutaj redaktor Dymek pisze, macie Państwo cytat przed sobą, że przyczyną kontrowersji wokół geopolityki jest zderzenie się dwóch niemożliwych do pogodzenia zjawisk. I w tym cytacie. Macie Państwo tutaj ten mechanizm, gdzie eksperci właśnie w domyśle w państ na państwowych uczelniach, na państwowych uniwersytetach zazdrośnie strzegą swojego terytorium, nie chcą wpuszczać, cytat, byle kogo, odgradzają się tymi wszystkimi tytułami, konferencjami, punktami, dyplomami, znajomościami, tworzą z tego jakąś wiedzę tajemną, która jest niedostępna laikom, no, co oczywiście jest bzdurą. Wiemy doskonale, że... Zazdrość w kierunku geopolityków jest kierowana bardzo często z ludzi, którzy mają bardzo niskie indeksy hirsza, czy bardzo niskie wskaźniki cytowań. Indeks hirsza, czy wskaźnik cytowań to są takie czynniki naukometryczne, tutaj używam takiego żargonu akademickiego, czyli krótko mówiąc są to bardzo popularne na zachodzie wskaźniki mówiące, czy oceniające pozycje w środowisku naukowym danego, danego badacza. To jest bardzo popularny indeks kirsza jest też uwzględniany chociażby na części zachodnich uniwersytetów, przy zatrudnianiu kogoś na posadę czy to adjunkta czy profesora. W Polsce od niedawna też się stosuje w mniejszym zakresie niż na zachodzie. Jest duży sceptycyzm środowiska naukowego wobec tych właśnie wskaźników naukometrycznych. No nie ma się co dziwić, bo jak spojrzymy na nauki społeczne, zwłaszcza wszystko co związane z szeroko pojętymi naukami politycznymi, no to wygląda to bardzo blado. No i rzeczywiście te osoby często z tytułami czy z posadami profesorów uniwersyteckich, profesorów uczelni, którzy bardzo mocno krytykują geopolitykę, mają bardzo bardzo słabe wskaźniki naukometryczne w stosunku do ludzi zajmujących się geopolityką. Nie chcę tu absolutnie popadać żadne nazwiska, no ale jeden z, zresztą z profesorów szacownej Polskiej Uczelni, szacownego Państwowego Polskiego Uniwersytetu, cytowany przez, doktor, przez redaktora Jakuba Dymka, jak spojrzymy na Google Scholar, czyli na taki serwis specjalny akademicki pokazujący właśnie liczbę cytowań, no to widzimy, że ten szacowny profesor Uniwersytetu ma indeks Hirsza równy 3 i cytowań całe 46. To są bardzo słabe wyniki i tu mówimy o człowieku, który jest doktorem habilitowanym i profesorem Uczelni jednej, jednego z najbardziej prestiżowych uniwersytetów. Wystarczy porównać w tym samym serwisie ludzi wska wskaźniki ludzi zajmujących się geopolityką, jak wyglądają, są kilkukrotnie wyższe, jeśli chodzi o indeks Hirscha czy cytowania. To oczywiście ta zazdrość była, jest i pewnie jeszcze, jeszcze będzie. Druga sprawa to jest kwestia pewnej niezależności, jaką daje rozszczelnienie plat powiedzmy tej, tych mediów, pojawienie się platform cyfrowych możliwość funkcjonowania takiego nierównoległego wobec wobec Akademii, czyli tych nazwijmy to państwowych uczelni. I to niewątpliwie bardzo mocno gdzieś tam ubodło tych ludzi z betonu akademickiego, że można poza telewizją publiczną, że można poza gazetą wyborczą, że można poza tygodnikiem powszechnym przedstawiać, popularyzować sprawy międzynarodowe, myśleć niezależnie, myśleć krytycznie i to, jest nie, i to niewątpliwie oczywiście, nie, niewątpliwie też budzi, budzi dużą zawiść, ale musimy jasno przyznać, że tego typu działalność, działalność w organizacjach pozarządowych, działalność na platformach cyfrowych przyczyniła się do polepszenia jakości polskiej nauki, a nie pogorszenia. Świetnym przykładem nie z mojej działki, nie z Szeroko pojętych nauk politycznych, nie z geopolityki, ale z filozofii, jest czasopismo naukowe, które nazywa się Kronos, które powstało, jest wydawane przez Fundację, Fundację niezależną od Uniwersytetu, nie będącą częścią Uniwersytetu, i tam można było stworzyć całkiem, no, znaczy bardzo wartościowy zespół autorów, bardzo wartościową zawartość. Ja szczerze powiedziawszy wątpię, aby. Takiej klasy czasopismo naukowe jak Kronos mogło powstać w obrębie, w obrębie polskich uniwersytetów, w obrębie tego betonu akademickiego, które idzie bardzo często, często kroć w poprzek różnego rodzaju trendów filozoficznych. Zatem, zatem uważam, że jest to bardzo pozytywny czynnik, a nie, a nie negatywny. Niemniej jednak, też trzeba powiedzieć o pewnym czynniku, którego nie dostrzega, albo nie chciał opisać redaktor Jakub Dymek, a mianowicie to, że rozszczelnienie, mediów, jak to jak to określił, czyli właśnie pojawienie się platform cyfrowych, przez które można prowadzić tego typu programy, który prowadzę teraz dla Państwa. No, niestety się powoli kończy. To rozstrzelnienie się powoli kończy. Widać, że. Wchodzi wielki kapitał do mediów cyfrowych, do platform cyfrowych, który zaczyna monopolizować przekaz, formatować przekaz. Przykładem jest kanał Zero. Poświęciłem osobny odcinek kanałowi Zero i temu, jak, w jaki sposób próbuje kierunkować debatę. Wie, wiemy, jaki ogromny jest tam kapitał. Widać, jak bardzo mocno stosuje cenzurę wobec poglądów geopolitycznych, które są poza matrycą narzucaną przez system. To także widać, jeżeli chodzi o koncern meta, o także YouTube'a, który coraz częściej nadużywa różnego rodzaju ograniczeń, w tym Shadowbanów. Mój kanał również różnego rodzaju ograniczeniom podlegał i niestety podlega. To są nowe zagrożenia, które nie mają nic wspólnego z wolnością słowa. Szkoda, że. Dziennikarz lewicowy też o tym nie pisze, a warto moim zdaniem, warto rozwijać ten, ten temat. Dziękuję Państwu za uwagę.